Na kolejne starcie, tym razem mecz przegranej grupy C amerykańskiego Challengera sezonu drugiego. Tak, ten Brain Power, ten utwór, ten fantastyczny, można by powiedzieć, majstersztyk nawet. Można wyszukać nawet po samym tekście, chociaż tekst nie jest za łatwy do zapamiętania. Jak ktoś nie zna, to polecam. Brain Power, nie do zapomnienia. Ta piosenka. Chwila, czy ja przypadkiem spauzowałem go? Okej, nie wiem, co się stało, ale dobrze. Jesteśmy już w zasadzie na mapie, więc przechodzimy. Zobaczmy, co zagrają nam tym razem zawodnicy. W dolnym lewym rogu w kolorze czerwonym Silky z drużyny Sidestorm Gaming. W górnym prawym rogu w kolorze niebieskim Vindicta. No nie będzie to zapewne starcie na miarę Maru kontra Classic z dzisiejszego GSL-a. No, też dlatego, że tu nie ma Protossa. No ale też dlatego, że... No bo wiecie, można troszeczkę narzekać, że w GSL-u mają przecież bardzo dużo czasu na przygotowanie się do pojedynków. W sumie w Challengerze też jest trochę czasu, żeby się przygotować. I to nawet pod każdego przeciwnika, więc może mój argument jest inwalidą. Aczkolwiek... No jednak chciałoby się zobaczyć trochę bardziej przemyślanych stricte pod przeciwnika zagrywek. No nie, no jestem przekonany, że ci zawodnicy wszyscy tutaj się znają. Na pewno grają na siebie na ladderze. Nie ma innej opcji, może nawet trenują ze sobą. No ale jednak, co Koreańczycy, co GSL, to GSL. Tam jest walka o naprawdę grube hajsy i to też w sumie ma znaczenie. Tak, pieniądze też w StarCraftie mają znaczenie, jeżeli chodzi o stopień zaangażowania zawodników. Gdy oglądaliśmy teraz, no właśnie, czy to GSL, czy to jakieś inne... Załóżmy BlizzCona. Albo, o, świetnym przykładem jest Intel Extreme Masters Katowice, tam też przecież wygrana była niesamowita, bo ponad 150, to było chyba 150 tysięcy dolarów 800, tak, 150 tysięcy 800 dolarów za pierwsze miejsce. Pierwsze 5 dni zmagań to były niesamowite wyczyny wszystkich graczy. No może dzień finałowy był troszeczkę słabszy, może ten stres na scenie towarzyszący zawodnikom jakoś wpłynął na ich niemożność albo możność gry, chociaż ten, kto miał zagrać znakomicie, ten na ogół zagrał. No ale faktycznie jest różnica, gdy gracze walczą o dziesiątki tysięcy dolarów, albo nawet setki czasami, a gdy walczą nawet o 500-600 dolarów, to wiadomo, że to nie jest mało, 600 czy 800 dolarów, ale jednak jest stopień zaangażowania jednak inny i to też wpływa właśnie na poziom. No i tutaj już zobaczyliśmy całkiem dwie fajne rzeczy. Po pierwsze, Vindicta wysłał swojego zwiadowcę, zobaczył, że jest późniejsza hatcherka, znaczy już zakończony jest spawning pool, więc co on zrobił? Został swoim Reaperem w bazie. Odpowiedź Silkiego jest taka, że on z Erlingami nie wbiega do swojego przeciwnika, no bo wie, że ten już został w swojej ekspansji, żeby jej bronić, no i fajnie. Troszkę tak się pokontrowali. I myślę, że obronną ręką wychodzi z całej sytuacji Vindicta. No jest to chyba dla niego odrobinę lepsze, ale niewiele. Po prostu spróbował odrobinę zaryzykować Zerg i to mu się nie opłaciło. No to też może nam chyba wskazywać na to, że czuje się mniej pewnie w tym starciu. Może tak być. No Vindicta wojował ze Scarlet dzisiaj w pierwszym pojedynku, więc miał mocno pod górkę. Ładny wskok z Erlingami, który też ma oczywiście znaczenie. Znaczenie takie, że trzeba zauważyć, czy jest dalej reaktor przy fabryce. No na ogół jest, ale przede wszystkim, czy jest Tech Lab zagrany przy Starporcie. No my już wiemy, że tak, Silky niekoniecznie, chociaż za chwileczkę Erlingi wbiegną po raz kolejny. I to jest bardzo ważna informacja, czy coś jest robione przy Tech Labie. No teraz to właśnie zauważył. Jak najbardziej jest ten Tech Lab, się tak troszeczkę świeci. Coś tutaj się ewidentnie dzieje. Coś się tutaj kumuluje. Kumuluje się niewidzialność do Banshee. No i bardzo ładny zwiad tego zawodnika. Więc oczywiście za chwilę będzie mógł odpowiedzieć na to, co zauważył. Więcej Helionów. No wiemy, czy zagra zbrojownie. Ale chyba jednak nie, bo to by opóźniło jego steampacka, a za chwilę powinien go rozpocząć. No i trzecia baza. No, Vindicta gra swoje. Troszkę mikro, troszkę obczajania. No i cyk, tutaj już rozsiany creep.
Banshee, ach, ta Banshee, jak zwykle zauważona przez Overlorda. No nie ma trochę szczęścia w Indicta i w ogóle dzisiaj Terrani jakoś tak przelatują wcześnie w miejscach, gdzie są zwiadowcy zergowscy. Także no nie ma szansy, żeby ta Banshee zrobiła obrażenia ekonomiczne, więc przynajmniej przeatakuje co nieco creep. Jest niewidzialność w razie czego, więc powinien sobie w miarę poradzić. No, mikruj. Ładnie odleciał Vindicta. No ale halo, ja go tu chwalę, on znowu wlatuje w te Banshee. W te Queeny znaczy się. No, nosi się z zamiarem. O nie. Oj, panie Amerykaniec. No nie poszło. I wylądował. Banshee kompletnie nic nie zrobiła. No dobra, ograniczyła raz się w creepu w sumie w tym kierunku, więc no dobra, to może nawet jest bardzo przydatne. Jak za jakiś czas Vindicta na pewno będzie chciał zaatakować w to miejsce, tak jak to na ogół właśnie robi się Terranem. Też mają lekki dylemat zergi, bo jeżeli chcieliby zaekspować w to miejsce, co nie jest głupie, no bo w to miejsce właśnie bardzo ciężko będzie przyjść Terranowi i zaatakować, no to przecież mamy otwarte tutaj jakieś desanty, ale może nawet bardziej nie w tę czwartą bazę, ale do głównej bazy nasz może desantować Terrana, my jesteśmy bardzo rozciągnięci na mapie. Więc żeby nie być tak rozciągniętym, no to ekspuje się tutaj, ale z kolei tutaj ma bliżej Terran. No i też właśnie są te miejsca, w których czołgi się mogą naprawdę bardzo ładnie rozstawić. No ale dobra, trochę teoretyzowania. Teraz zobaczmy, jak wygląda już sama rozgrywka. Nie za wiele działają tutaj Heliony i Reaper. Wleciał też swoim Overseerem Silki, żeby zobaczyć, jaka technologia jest grana, czy piechota, czy mech. No dalej tak agresywnie tą Banshee. No ale nic wielkiego póki co. O, tutaj zaskoczyć może te Banshee. O nie. Okej, myślałem, że ją straci. Na szczęście nie, chociaż ta królowa też mogłaby pomóc i wtedy chyba faktycznie zostałaby zniszczona. No, ogarniemy, nie ogarniemy. On może podejść pod tą Banshee i po prostu ją zniszczyć. Okej, nie robi, nieważne, nie było tematu. O, jaki timing, 1-1. Dwa czołgi, steampack oczywiście zakończony, let's go. Combat shielda może nie ma, no ale i tak potencjał jest niemały. Jedziemy, pierwsze wystrzały w Bane'y, bardzo dobre ze strony Terrana. Wystarczająco wcześnie rozstawił swoją armię, no nie no, ale mikrujemy. Banshee też powinna trochę lepiej stanąć, ale zapomniał o niej ewidentnie teraz Vindicta. No i dalej napiera. No tutaj teraz została już zniszczona. Od góry będzie wchodzić zerg, z tego co widzę już robi przegrupowanie jednostek. No, walczymy, nie walczymy. No, fajnie zadziałało to wcześniejsze właśnie zniszczenie creepu, no ale teraz chciałby jakoś bardziej docisnąć, dociągnąć. Dostał strzał z Bane'a. No nie, no to już tego nie wyciągnie. Ładnie zniszczył. O, szanuję. No i właśnie to jest fajna, wysoka, na wysokim poziomie gra, bo zawsze próbuję uratować jakąś jednostkę, a nie jest zrezygnowane, już się nie uda. Zawsze należy spróbować przekopać lurkera, czy też właśnie złożyć czołg i nim się uratować. Bardzo, bardzo ładnie. Jak jest szansa, to należy próbować ratować każdą jednostkę, zwłaszcza tak ważną jak Siege Tank. Mamy 2-2. No i teraz wylot w górny lewy róg mapy, żeby właśnie przeatakować ekspandzik. I wylot, ale w połowie już wylądował. Ach, bo on tutaj po kryptomory poleciał. Myślałem, że spodziewa się ekspansji w tym miejscu, no ale jeszcze jej nie widział żadnym skanem, ani nie wysłał żadnej jednostki. Zaraz tam Medivac może poleci. Ładnie niszczony creep. O, przymikruje. Już myślałem, że mu się zaaktywuje jakiś bian. No ale póki co Bane'y wjeżdżają mu do naturala. Oj. Okej, 3 SCV, nie ma dramatu. Tutaj w tym momencie już właśnie ekspandzik zauważony. No ale również obroniony przez Silkiego. No dobra. Trochę pomikrowali, trochę powalczyli. Ale gra toczy się dalej. No i już zmierzamy w kierunku tego najgroźniejszego timingu Terrana, wydaje mi się. Czyli 2-2 zakończone plus kilka czołgów, no tak od przynajmniej 5 do 7. Dużo piechoty. No i atakujemy. No może tej piechoty póki co nie ma aż tak wiele. No nie. Tutaj fatalnie Vindicta. Nie wiem czemu tak wysłał w zasadzie środkiem.
swojego Mediwaka. O! Rzucił skana, okej, okay, zauważył, gdzie jest ustawiony Terran, więc pędzi po tej ekspansji w górnym lewym rogu. W sumie to też jest niezłe miejsce tutaj, żeby zaatakować, chociaż no już można z dwóch stron takie oblężenie próbować zatrzymać. O! Już zawczasu się rozstawia, bardzo mądrze Vindicta, bo w sumie nie potrzebuje czołgu, żeby atakować haczerkę, wystarczy sama piechota w tym miejscu. Kontratak Bane'ami, ładnie rozstawione silki, dużo Bane'ów za chwilę się zakończy, oj, będzie konfrontacja, będzie walka, tutaj te Bane'y nic nie zrobiły, ale tutaj już oczywiście jest, no wlał się fantastycznie silki, aczkolwiek spora część piechoty dalej żyje, no najważniejsze, żeby żaden Bane się nie połączył, oj, tutaj coś ucierpiało, no ale Mediwaki przy życiu, no nie wiem w sumie, czy ta wymiana się opłacała silkiemu, no chyba nawet nie. No bo co z tego, że on tutaj wygrał tę bitwę, skoro już drugi podobny oddział idzie w kierunku jego bardziej strategicznych miejsc. Tutaj za chwilę też będzie się oczywiście desantować ponownie Vindicta. No nie no, tak słabo to idzie silkiemu, to rozplanowanie wszystkiego, mam wrażenie. No to ranie ze Stanów tak w miarę dają radę. No i jedziemy dalej. Patcher i nie atakowana jeszcze. Trzeba uciekać. Ładnie się rozdzielił silki. Oj, tutaj za dużo Marinów wysłał. Terran ich wszystkich nie ocali. No i to może go kosztować stratę 3-4 Siege Tanków. Tak w zasadzie za darmo, jak tak dalej pójdzie. Kolejny desant, ładny. Tutaj w ogóle silki wysłał Hydry w zupełnie nie to miejsce, co trzeba. No i jest konfrontacja. Wydaje mi się, że bardzo nieprzemyślana, jeżeli chodzi o silkiego. Tutaj jest takie wąskie przejście, te zerglingi i bejningi się tak kiszą, więc siczanki są bardzo skuteczne. No ale musi się, ojej, jeszcze więcej podprowadzić Terran, znowu dostał z bejnów. No napiera ile może. No jeszcze żyje tymi Mediwakami, ale przede wszystkim najważniejszy jest teraz ten atak środkiem mapy, z prawej strony też jest flanka, ale taka no niezbyt imponująca. W sumie to ona zaraz zostanie zniszczona za darmo. Teraz tutaj z lewej bardziej Terran, ale ma za mało Pain'ów. No nie ma jak zaatakować, jak to jest tyle Siege Tanków. No według mnie to nie jest za dobra wymiana ze strony Silkiego, no ale jeszcze może się ugryzę w język. No lewa, prawa flanka była dobra, bo ona sporo tych strzałów Siege Tanków odgoniła. No ale nie no, w sumie dobra, obronił się. Daje radę. No i oby tak dalej. Przede wszystkim ma dobrą ekonomię, więc dlatego tak może się bić. Nawet niezbyt wydajnie. No ale creep trzeba rozsiewać ponownie. Dobra, uciekł. No w sumie Vindicta tak podjeżdża, ale niewiele z tego wychodzi. Teraz chyba w tym miejscu powinien rozstawiać swoje czołgi, no i atakować bazę na dole. No dokładnie, już to robi. Jest trochę taki narażony sensiczank na strzały hydralisków. O, liberatory zaczynają być dodawane do kompozycji. No i tutaj to już naprawdę Terran może sobie na wiele pozwolić. Tylko 4 Bane'y. No jak wszystkie hydry padną, to będzie fatalna wymiana dla Silkiego. To są bardzo kosztowne jednostki, ale są też już Vipery. Powracają w blasku chwały. Zerk atakuje. Wyciągnięty na gumkę jeden sensiczank. Na górze też tutaj jakiś jeden jest, ale on nie bierze udziału w tej bitwie za bardzo. No i przepchnął to, powiedzmy, Vindicta. Żyje nadal. O, tutaj będzie strzał. Nie, nie będzie. Mógłby to złapać właśnie z Zerg. Dokładnie tak. Kolejny skan w górny lewy róg mapy. No i wypada tutaj tylko podjeżdżać i atakować. Właśnie zastanawiam się, czemu nie tędy, skoro jest tutaj tylko jedna wąska rampa. To faktycznie jest to lepsze miejsce niż to tutaj, tylko jest no zwyczajnie dalej. No, zdecydowanie teraz musi zacząć się atakować silki, już ma bardzo dużo armii. Są Bane'y. O, ładne oślepienie jeszcze na Siege Tanka. Liberatory powinny w miarę szybko zginąć od Hydr. No, ładnie, jest tego dużo. Bane'y bardzo blisko piechoty. No i tutaj zdecydowanie silki daje radę. No, jednak ma trochę w sobie siły, żeby walczyć z Terranem. No, jego problem tylko polega na tym, że nie kontratakuje w ogóle ekonomii swojego rywala. Być może przez planetarki, albo po prostu zbyt przejęty defensywą. No ale teraz już chyba po raz ostatni odepchnął
rywala ze swojej strony mapy, no i w końcu może trochę inicjatywy pokazać. Już teraz powinien właśnie wyjść na mapę, no i poszukać czegoś. Dużo limit, bardzo duży limit ma Silky, więc powinien za chwilę z niego skorzystać. Jest drop tutaj na górze. No nie no, taki drop to nic nie zrobi akurat. O, zniszczy? Aj, zniszczył. Hydraliski już mają bardzo solidną formę. To są już ulepszenia plus... O, nie, sorry, on przecież ulepsza Zerglingi. Czyli idzie w ultry niby, albo Broodlingi. Czyli Broodlordy. O. No dobra, w sumie Lingi no są mocne, ale brak ulepszeń dla Hydralisków. Myślałem, że jak się robi 2-2 Zergiem, to potem już plus 1 do ataku dla jednostek zasięgowych. Plus 3 do pancerza. Ale no dobra, nie to nie. Trochę inaczej niż większość Zergów póki co Silky. Ale nie oceniam za mocno. Bo to już chyba jest ten stopień pieniędzy u Silkiego, który pozwala mu na atakowanie planetarek za pomocą Banelingów. Nie musi oczywiście ich tak poświęcać. Ale chyba już powoli taka opcja się przed nim otwiera. No właśnie. Vindicta podejrzał orbitalem. Taki słoń wyglądający zza rogu. Co się tutaj dzieje? No, próbuję liberatorami zabezpieczyć sytuację Vindicta. Dużo Bane'ów chce mieć Silky. No i w dodatku kolejna ekspansja. No ładnie ma sensor towery rozstawione teraz Terran. No musi doskonale wiedzieć, gdzie jego rywal przypuści atak, bo inaczej może to łatwo przegrać. No i Greater Spire też zagrane. O właśnie, są te ulepszenia. O, potrójne Evolution Chamber jest w ogóle zagrane. No ale dobra. Jeszcze brakowało mi ulepszenia ataku Hydr. Skoro je grano, to trzeba te ulepszenia robić. Teraz EMP na Vipery, tylko jeden ma już energię do oślepienia. No powiedzmy, że czołki część piechoty właśnie dotknięta tym czarem. No ale zobaczcie, co się tutaj będzie działo. To jest główny teraz cios Silkiego. No i pięknie, planetarka padła. No jak wyliczył idealnie, ile ich będzie potrzebować. Nawet czołgi tam nie pomogły. No podoba mi się, że po prostu wylądował orbitalem z głównej bazy tutaj Vindicta. Niezbyt się przejął. No ale właśnie, tym się zaraz będzie musiał przejąć, bo dostaje ostrą kontrę. I tutaj już ten orbital no, nie przeżyje jak na mój gust, jak się Hydry za niego dobrze zabiorą. Haczerka padnie. Nie ma szans tutaj na uratowanie tego. No i tak się mocno zastanawiam, czy teraz dobrze czyni Silky, wojując po drugiej stronie mapy, podczas gdy jego bazy padają. No on przekierował swoje drony w górny lewy róg mapy, jak najbardziej słusznie. No ale co z tak rozłożonym Vindictą ma zrobić? Musi się wycofać wszystkim, przegrupować, znowu odbudować... Oj, tych baj... O, kochany. Panie, 50 Bane'ów atakuje! Weź to mikruj. Co prawda mocno ściśnięte Bane'y, więc właśnie to też jest jakiś błąd, wydaje mi się, ze strony Zerga. No ale czy i tak nie wystarczy? No nie no, Bane'y na Siszanki zostały wysłane. Fatalnie to zagrał Silky. No i być może to mu teraz przegra grę. Ładny snajp jeszcze na Vipera. No jak będzie to tak dalej grane, to chyba już nic nie zatrzyma Terrana. Tutaj też część Viperów przechwycona na środku mapy. Silky ekspuje na 11, ale no jak on ma to przed... Nie ma opcji. To jest piechota walcząca przeciwko armii zergowej bez Banelingów. No to się musi udać po prostu Terranowi. Także miazga, ulepszenia 3-3 też już od dawna u Terrana. Mech też ulepszony. No ładna gra Vindicty. Chciałem, że Silky tak się bronił. Nachuchał, nadmuchał na te swoje bazy, a jednak przyterranował Vindicta. Jak się robi desant w biegu? A, ja polecam wykrzyknik poradnik, tam masz poradniki a propos mechaniki i chyba tam to tłumaczyłem. W każdym razie klikasz medivaca, rozkazujesz mu gdzieś tam lecieć, gdzie chcesz. Potem klikasz D, czyli skrót klawiszowy do zrzucania jednostek i klikasz na medivaca, a nie w teren. No i w ten sposób on cały czas leci i zrzuca jednostki, robiąc taki powiedzmy dywan. Jego węża. Merowing, dziękuję za followa. Nogatv, dziękuję za bitsy. Witamy.
jakoś bez entuzjazmu komentuję ten mecz, no bo niestety, no wiesz, jak się naoglądasz GSL-a, naoglądasz się europejskiego WCS-a, potem patrzysz na ten amerykański, no tak na mniejszy polot. Mniejszy polot. No ale spokojnie, jutro o 16 będzie grać jeszcze Nercio w WCS-ie, będzie grać z Klemem, będzie grać z Jutermalem oraz z tym czwartym, z tym trzecim też. Moment, myślę. Sort Offem, z tego co pamiętam. Jeszcze się upewnię, czy to Sort Off, ale no pewnie, że pamiętam. Dobrze pamiętam. Także jutro Nercio od 16, potem też amerykański Challenger z udziałem Niba. No dziś niby Scarlett ma to, ten poziom dźwigać na swych plecach, powiedzmy. Bochen X, witamy, witamy. No i spoko. Mam do was pytanie, na normalnym ladderze jest oddzielny MMR dla każdej rasy, jak się gra Unrankedy, to też jest MMR oddzielny dla każdej rasy? Z tego co wiem, tak. Chcę się dowiedzieć, jak rozciągnąć Marinesy na całą długość rampy? Nie do końca wiem, o co chodzi. Że się tak rozkłada fajnie Marinesami i mikruje? Nie wiem. Musisz ten opisać bardziej, to ci powiem, jak to robią. No ogólnie rozciąga się armię tak, że no zaznaczasz jej część, no i klikasz, żeby poszła gdzieś tam. Gdzie chcesz rozciągać ją. O, sorry, to Vindicta wygrał pierwszą mapę, dobra. No i ruszamy. W dolnym prawym rogu Silky, drużyna Sidestorm Gaming, w górnym lewym zawodnik drużyny Invictus Gaming. Czyli Vindicta. Infinity Gaming, Boże, Infinity Gaming. Tak, Invictus to trochę z innej gry kojarzę. Ale jakoś tak skrót IG mi bardziej utkwił jako Invictus, a nie Infinity. Podoba mi się, że Silky trochę tak bardziej ambitnie wykonuje zwiat, jakby grał na przykład na Soula. Bo Lambo tak, zostaje tutaj swoim Overlordem i to tyle, nie? A Silky leci do końca. Tylko też to jest, no pewien, no powiedzmy błąd. Może to być błąd, jeżeli Overlord zostanie zestrzelony, bo zawsze nie można niby uciec w to miejsce. Pytanie, czy jest tyle czasu, gdy grane jest proxy. Nie no, nic tutaj zaskakującego niestety ze strony Terran nie zobaczymy. No trochę mi brakuje, powiem wam, tego powrotu do taktyk Trirax Reaper. Może zapomnieli o tym, co niektórzy gracze, a to jest całkiem spoko taktyka. Żeby zaskoczyć, żeby trochę zasiać ferment na mapie. Co by Zerg tak nie czuł się zapewnie. Co ciekawe, mamy już trzecią bazę strony Silkiego zagraną w tym miejscu bardziej agresywnym. Potem wystarczy zniszczyć skały i takim zmasowanym karakanem uderzyć Terrana. Tak to czasem wygląda. No a w innym wypadku ta trzecia baza Zerga nie jest aż tak dobra, bo można spokojnie przelatywać z głównej bazy do bazy numer 3. Właśnie, a nawet Liberatorem, czy do Cloak Banshee. No ale też potem Medivacami z piechotą. Nie, w ogóle jakaś ciepła, jak się mówi na ciepłą, ciepłe powietrze, chyba to ciepłe powietrze po prostu się unosi i jest takie zakrzywienie terenu, jak na pustyni, na się terenu, no. No wiecie, o co chodzi. Jak na pustyni, albo nad czajnikiem, który gotuje wodę. Okej, starport grany. Się przyglądam tym efektom troszeczkę, no bo w rozgrywce samej po prostu jest grana szybka ekspansja z Helionami, czyli totalny standard. No teraz właśnie jest taki moment, w którym Vindicta powinien zagrać jeszcze coś takiego mniej oczywistego, jak na przykład pokazał nam w jednej z map Semper. No Semper naprawdę ładnie zaskoczył. C
Silkiego właśnie na Acid Plant, tym wjazdem Heliona. Tu jakieś Heliony, tam Heliony, nagle Transformersy. To było dobre. To co powiedziałem o dropowaniu, to jest wyższa szkoła wyładowania jednostek. Czy ja wiem? No po prostu kilka kliknięć, no jak zrobisz to kilka razy, no to już będziesz potrafił. Czekamy na wybór Silkiego. Póki co jest w miarę szybki ler. No, może się z tego urodzić jakiś Roach Nidus Timing. No, ale nie, no w sumie już teraz dalej on dronuje, to raczej nie. O, Bejnik Nest, no to już na pewno to nie będzie Nidus. No i właśnie, zaraz zobaczymy, czy uda się... Ej, to jest faktycznie Vindicta gra coś w zasadzie dokładnie tego samego, co grał Fila. Tak, to jest dokładnie to samo, tylko że to armor jest jakieś późne, może... Aha, teraz jest podwójne armory. No także, no nie będzie Transformersów, ale zamysł jest bardzo podobny, zrobić desant do głównej bazy z udziałem Helionów. No i cyk, tutaj udało się coś, powiedzmy... przeatakować, no ale jedynie zergningi zranione. No dobra, no w sumie to się obronił Silki dobrze. Liczył na pewnie nieco więcej Vindicta. On teraz przechodzi i w trzecią bazę i oczywiście w podwójną armory, tak żeby no ulepszać swoje jednostki już mocno od samego początku. Dronki już jadą, wszystko jest spoko. W sumie Zerg trochę nie ogarnął, ma chyba dobrych 7 królowych. A tutaj, gdzie są potrzebne, nie ma żadnej. Nawet do zapłatniania nie ma żadnej. Dziwne. Okej, no teraz to mikro Silkiego też no słabe. 4 drony stracone. Mnie trochę dziwi to, że mamy tutaj zagraną mimo wszystko niewidzialność. No ale dobra, no są dwie Banshee, okej. Tylko spodziewa... chociaż... nie no, nie spodziewać tego. Gdzie jest Overseer, ej? Gdzie jest Overseer? O, jest chyba grany, no w końcu. Jakoś tak późno, jakoś tak niemrawo mam wrażenie, że gra Silki. Miejmy nadzieję, że też... tutaj robi... okej, nieważne, nie robi. Boże. Jak się tylko kończy ler, no to ja bym chciał zobaczyć oczywiście zwiat, ale dobra, i tak zaraz zobaczę dodatkowe fabryki i będzie wiedzieć, że grał na mecha, ale też jakoś tak późno, później niż normalnie. Udało się uratować Banshee. No i trzecia baza. Jak widzicie, bardzo szybkie są zajmowane rafinerie w trzeciej bazie, bo mech wymaga go bardzo wiele. Na ogół robi się dużo Helionów i poświęca się je, no bo one nie mają jakiegoś super przeznaczenia. Znaczy no, chronią też siczanki, chronią różne jednostki, ale przede wszystkim służą do kontratakowania w różnych miejscach Terrana. I Silki mega zadronowo, ma 76 łącznie zbieraczy. Już nawet wysyła je do czwartej bazy. Ona się już powolutku kończy. No i Infestation Pit, 1-1 też u Terrana. No właśnie, o te ulepszenia słabo zadbał Silki. Czy on w ogóle wie, że gra na mecha? No już teraz to na pewno powinien, bo go Thor pieści działami. No dobra, ogarnie. No dobra, teraz reakcja. Albo gramy jakieś na przykład z Hornhosty, albo szybko w Vipery. No i hydralisków też będzie potrzebna słuszna ilość. I mam wrażenie, że po zakończeniu plus jeden dla lingów powinien iść w ulepszenie dla hydralisków. No, tym samym lokustów też przecież, pamiętajmy. Jeżeli będzie taki wybór z jego strony. Podwójny Thor drop. Tutaj też tak trochę wolno Silki jest zorientowany w planach swojego rywala. No dziwne, że nie spodziewa się tego podwójnego Thor dropa jakoś tak lepiej wcześniej. Czy może nie ma rozstawionych jednostek po mapie, żeby właśnie widzieć tego typu zagrania. Ooo. No nie! Okej, zauważył już mi... Oho, i co z tego? No ładnie mu ciepnął. Jeszcze 9 SCV. I mógłby lingami podobijać tutaj te ranne. Jakby dobrze klikał. O! No, Vindicta ładnie ustawiony póki co. Ale musi uważać. O, czemu zaczął teraz... Okej. Coś czuje, ewidentnie Terran coś czuje.
Jednak przychodzi w Vipery Silki. 80 dron, no już to jest bardzo słuszna ilość. Raczej sporo więcej dronek nie zobaczymy już teraz, wyłącznie armia i to armia ogromna. No i zobaczymy, jak sobie radzi z mechem Silki. No w sumie może tak sobie spokojnie walczyć Helionami. Vindicta, Heliony są jak najbardziej do zniszczenia. Bejnigie są do zniszczenia. A, ładne mikro Helionami, tylko wiecie, można mikrować, a można się też zagapić w tym mikro. I w takiej sytuacji Bejny po prostu niszczą mu... O Jezu, nie. Okej. Okay. To pomikrował. 12 CV straconych. No i to zbliża Silkiego do zwycięstwa. Teraz jest dziwna decyzja. 3 kalafiory. Plus 4 żmije. Nie wiem, po co mu te 3 słonhosty. Może tutaj ustawić co jakiś czas wrzucać do tej bazy, jednocześnie atakując tutaj. No i jeszcze przydałby się jakiś desant na przykład z tego miejsca do głównej bazy. Nawet to nie musi być duży desant, ale coś, co będzie atakować fabryki albo na przykład zniszczy do budówki. To też jest bardzo ładna forma budowania przewagi. Zwłaszcza w liczbie armii. Nie, okej, tutaj jest wycofanie. Już myślałem, że będzie walka. Po raz kolejny Vindicta nadlatuje dwoma torami. Na tym etapie gry jest już bardzo ryzykowne, bo mamy Vipery. No i one mogą po prostu ściągnąć takie dwie jednostki dość prosto. No, widzę, że przeżyły nawet tory jeszcze. Chyba będzie wjazd w planetarkę, coś czuję. Tak, to będzie wjazd w planetarkę. Jeden z torów widzę, że się wyłożył w powietrzu. No tak mocno taktycznie, mocno strategicznie chłopaki podchodzą do tematu. Jeszcze dwa kolejne Bejny muszą być dodane. No tutaj fatalnie zagrał Silki. Stracił chyba z 20-30 lingów za darmo, no ale na tym etapie gry nie ma to aż tak dużego znaczenia. Oho! No i klasyka, czyli Terran wychodzi, a Bejningi mu wchodzą. No i się zaczyna. Serio? W center? Okej, tak wystarczyło. Wow. No, wyliczył. Z kalkulatorem w ręku Silki, że mu wystarczy. Jeszcze nawet chyba zostanie tak, został spalony ten sensor tower. Bardzo ładna gra tego zawodnika, teraz jeszcze nawet kilka wikingów ucierpiało. No ładnie to Silki gra, tak jak trzeba. Wszystko idzie w zasadzie po jego myśli. I za chwilę zobaczymy, co też takiego dobrego. O, tutaj też jest jeszcze tor, który męczy. No nie no, Swarmhostów nie powinno odpalić na tego tora, absolutnie. Nie wiem, czemu tym torem nie atakuje właśnie tych jednostek, no ale dobrze. Tutaj bardzo nieprzyjemna baza do obrony dla Silkiego. Tutaj już flanka od góry, flanka od dołu, flanka z lewej strony. Same flanki, panie. No tutaj taka bardziej żmijowa ta flanka. Dużo torów, ale oślepionych od razu przez Silkiego. No i niech poderwie. O jacie, no wszystko oślepił praktycznie Zerg, ale czy wystarczy, bo to dalej jest mech, to dalej jest Terran. No i proszę bardzo, tory zrobiły robotę. Silki już robi 21 hydralisków, żeby za chwilę drugim limitem z tym powalczyć. Bardzo ładnie Vindicta. No, ulepszenia 2-2 też robią swoje. Widzę, że Silki w tej grze też lepiej zadbał właśnie o ten aspekt. Aspekt ulepszeń. Potrójne Evo Chamber. No i musi za chwilę ponowić atak Silki, podczas gdy jeszcze Terran nie odbudował całego oblężenia. Wydaje mi się, że nawet dobrze, jakby Vindicta się teraz wycofał wszystkim. No, ale to już jest za późno, panie kolego. Znowu atak Zerga, zmasowany z trzech stron, z lewej Locusty, tutaj z prawej głównie Hydry i Bejny. No i się zaczyna. Helbaty absolutnie niczym nie pomogą. Nie no, tutaj został zwiażdżony Vindicta. No właśnie, to wycofanie byłoby słuszniejszą decyzją. A, i po prostu opuszcza lokal. Vindicta uznał, że już nie ma sensu wojować. No ale no, trzeba było się wycofać właśnie w tym miejscu. Myślę, że Special by się wycofał, bo on tak doskonale wiedział, kiedy należy takie rzeczy robić. A jak mam 5 medivaków, to jak zrobić, żeby każdy na sobie zrzucał? Po kolei mam klikać na każdy z osobna. No dokładnie, masz zaznaczonych 5 medivaków. Klikasz, żeby leciały w to miejsce w kierunku, no jakby na szlaku, którym chcesz zrzucać. No i co, no klikasz D na jednego medivaka, klikasz D na drugiego medivaka, na trzeciego, czwartego, piątego. To w miarę szybko się robi, jak już masz wprawę.
Araweus, witamy. Sentiel, bardzo dziękuję za followa, witamy na streamie. Nie taka trudna rzecz. Tutaj chociaż makro grają, a nie jakieś cheesy. No, też to jest racja. Snake Flap i Snake Style, witamy na streamie, cześć, cześć. A nawet spoko grali. Okej, widzę, że praskie okrzyki docierają nawet do moich słuchawek. No, otwarte jakieś okno? Nie, chyba nie. Nie wiem. Chyba nie. Może przeżywa mecz czy coś. Nie wiem, nie wiem, ale słyszę dziwne okrzyki. Bitewne wręcz. Chwila. Coś włączyłem. Dobra, jest okej. No co chodzi z serwerami? Jak nie na... Aha, że poziom jak nie na Ameryce. No dobrze grają, ale no to też nie jest takie tempo jak w meczu chociażby Soul kontra Blay. Ta druga mapa była fajna bardzo. Po 23-4 minuty ciągłego naparzania. No za wyjątkiem pierwszych kilku minut, ale tam normalne, że się bardziej rozbudowują. Pen Yong Liao, dziękuję za followa, witamy. No i ruszamy. Silky w górnym lewym rogu, Sidestorm Gaming w dolnym prawym, Vindicta z drużyny Infinity Gaming. Na żadnej mapie nie skusił się na proxy baraki, tutaj też nie bardzo. Widocznie nie taki jest jego styl gry. A dobra. Spróbował piechotą, weszło, spróbował mechem, nie weszło. Co byście wybrali w takiej sytuacji na trzeciej mapie? No zwłaszcza, że mamy Catalyst. No niby krótsza mapa, lepsza dla mecha. No ale w sumie Acid Plant też było porównywalnej długości co Catalyst może. Jeżeli chodzi o odległość z Terrana do tej czwartej bazy Zerga. Może, może, może. No nie wiem w sumie. Co tutaj zagra Vindicta, chociaż bardziej spodziewam się piechoty, która no po prostu zadziałała na jednej mapie. Albo jednak jakiś dwubazowy, szybki atak. No powinni mieć takie właśnie chamskie taktyki przygotowane zawodnicy. Na europejskim serwerze w zasadzie każdy, kto dzisiaj tak szybko atakował, linował, to mu to wchodziło. No ale to też trochę taka dobra kwestia przygotowania się. Też takiego zmylenia przeciwnika, że o, niby gramy tak zwyczajnie, a tak naprawdę all in. Yes, my friend, this is life. Hello, Richter 75 Nor. This is WCS America. Także niech pokaże jeszcze nam Vindicta swój ostateczny plan, bo zapewne Silky pójdzie w podobny styl, czyli Hydrlingi, Bane'y. No i potem może jakieś Smohosty, Vipery. To już zależy co zagra przeciwnik, no bo gdy gramy na piechotę, to Smohosty takie no raczej nie bardzo. Zbyt szybko lokusty padają od Marinów, na mecha już to wygląda trochę lepiej. I też w ogóle taka rzecz a propos lokustów i Swanhostów jest, że... No jednak trzeba lądować tak dość specyficznie tymi lokustami, nie można ich wysłać na atak, o już robota zrobiona. Najlepiej wysyłać je bezpośrednio na czołgi, a nie na jakieś heliony, helbaty, bo akurat tego typu rzeczy chce Terran. Także wszystko trzeba ładnie kontrolować. Richter 75 Nord, thank you for the follow, mate. Witamy Satori. Koleś w moim wieku powinien oglądać właśnie mecz piłkarski, a nie StarCrafta. No właśnie. No właśnie. Według mnie spoko jest odpalić sobie wszystkie jakieś takie rzeczy jednocześnie, bo przecież w piłce nożnej, no nie oszukujmy się, spora część meczu to jest głównie takie, no, bieganie z lewej na prawą. Wiadomo, że jest w tym jakaś taktyka, jakiś polot nawet czasem. No ale gole czasami są bardzo rzadkie.
No jak jest gol, to można chwilę zerknąć na meczyk, jak nie ma gola, można chwilę zerknąć na StarCrafta. A jak i tu jest taki bardziej rozwój, czy jakieś granie pod bramką. Na przykład teraz mamy taki etap gry mocno rozwojowy, zwłaszcza że Teran wybrał trzeci szybki command center. No to można zagryźć jakimś kebabem i wszyscy w ogóle zadowoleni. Jest co robić. No bo póki co ciężko jest cokolwiek tutaj wywnioskować, jeżeli chodzi o plan Silkiego. Do tej pory wszystko jest absolutnym standardem. Przez standard oczywiście w StarCraftie mamy na myśli taką sytuację, w której no, gracze grają to, co jest no, obecnie najbardziej popularne, no i kieruje ich do lepszej ekonomii. Czyli trzy bazy. Trzy bazy Silkiego, oczywiście Teran też w miarę szybko. Dwie, no może ta trzecia tutaj, nie no w sumie to też jest taki w miarę standard obecnie. Trzy szybkie command centery. Chociaż trochę dziwi, że na Catalyst coś takiego wybrał. Bo tutaj faktycznie jakiś taki szybki atak rołczami mógłby się odbyć i to też można, mogłoby zaskoczyć Terrana. W sumie mógłby przez to przegrać. Jakby to ładnie zagrał i ukrył Silki. No ale oni nie są takimi porywczymi zawodnikami. To jest mecz przegranych, więc no też straci któryś z nich tę mapę i odpada z turnieju. Więc to też nie zachęca ich do ryzyka przesadnego. O, jest armory, to mi się podoba. Będzie presja z Transformersami. Heliony przygotowane, tutaj też jest jakaś mina. No, będzie się dropować do głównej bazy Vindicta. To się może udać nawet. Lingów jest troszeczkę, one może wystar... O, okej, okay, królowe już nad... Idzie odsiecz. Ej, ale on jakoś źle je ustawił, o co chodzi? Okej, okay, to chyba nawet się lepiej zakończy dla Silkiego. Zobaczcie, jak spanikował Vindicta, okej, okay, nara. No, kilka jednostek niestety zostało zostawionych na pastwę losu, niczym Kerrigan zostawiona przez Mengska na rozszarpanie zergów. No i spokojne przejście w dalszą fazę gry, presja Terrana nieudana. No i zerg z tego co widzę wyczuł, że tutaj ta trzecia baza, no się przynajmniej powinien ją wcześniej widzieć. No i chociażby po samym tym, że te baraki są takie późne, fabryki są takie późne. Czyli zobaczcie, jednak wybrał mecha. Ten mech nie zadziałał na poprzedniej mapie, na pierwszej była piechota i tak wybiera mecha. No wydaje mi się, że przez to jak ta mapa jest po prostu ułożona, że jest ona niewielka, że tutaj tych baz nie ma aż tak dużo też, to ma jakiś sens. Wjeżdżamy, nie wjeżdżamy, nie, chyba nie ma co, bo tam są Bane'y i nawet Spinecrawler. Powolutku. Idą swoim rytmem zawodnicy. Kory. No i podwójny Tordrop, to jest to, co pewnie zobaczymy niebawem. Chociaż coś spóźnił właśnie tego Tordropa mocno Vindicta. No ale nic, starza się. Ale jedno trzeba przyznać Terranowi, że ładnie opóźnia rozsiew creepu, zwłaszcza na środku mapy, tutaj z prawej strony. Już trochę zerg to ratuje. O, jest i maphack zergowski. No, każdy dobry zerg powinien to robić, czyli rozstawiać overlordy po mapie, zwłaszcza jak się zrobi jeszcze ulepszenie do prędkości. To już w ogóle. Wydaje mi się, że to ulepszenie do prędkości overlordów robić tak po postawieniu od razu, po postawieniu czwartej haczerki. Zrobić je i wysłać overlordy na mapę. No bo teraz jest taki moment, w którym no po prostu Silki jest mocno rozciągnięty ze swoimi bazami po mapie. Więc naturalnie Teran będzie chciał to wykorzystać. Czy to podwójnym Tordropem, czy to jakimiś Helionami w Medivacu. I tutaj Banshee, tam Banshee, tutaj Heliony. No i do tego Desan właśnie. Więc faktycznie spoko by było zrobić szybkie overlordy, porozstawiać je po mapie i wiedzieć po prostu wszystko, co go atakuje, żeby móc zawczasu zareagować. Ale i tak rozstawienie tego wszystkiego powoduje, że w sumie i tak Vindicta nie mógł zrobić specjalnych obrażeń. Tutaj też mamy Banshee, tym razem bez Cloaka. Ładnie tutaj ustawiona też ta barykada Terrana. I pewnie też standardowo Terran będzie ekspować do środka mapy. Jak widzicie, Silki swoją czwartą bazę postawił tutaj, a nie tutaj. No bo jemu się akurat do bitwy nie śpieszy, on raczej będzie próbował odrobinę ją przeciągać i zmuszać Terrana do stania w takich miejscach, w których może zaatakować z kilku stron. Tu
tutaj też na luzie obronione. W dolnym lewym kilka lingów. Oczywiście w bejny i wjeżdżamy w ekonomię rywala. Uterrana się wmiana. No to kurczę, te 2-2 to jak Ukraińczyka zagrał. Nawet lepiej. No to da się lepiej. No to lepiej też czasem oznacza gorzej. Bo skoro zainwestował w ulepszenia, to może mieć mniej trochę jednostek. To wszystko najlepiej powinno być na styk zagrane razem. I timing, i kończące się 2-2, i tak dalej, i tak dalej. No ale już mamy 5 fabryk, więc potencjał rozrodczy mecha jest olbrzymi. Już terminatory terrańskie w gotowości. Tylko jeszcze trzeba trochę pomikrować. Oho. Okej, jednak mnie trochę dziwi Vindicta tym, że mimo wszystko nie spuje do środka, tylko właśnie w to miejsce. Wydaje mi się to trochę słabe, gdy gramy mecha. No ale dobra, niech będzie i tak. Ładnie obroniony. No dobra. Niech będzie i w tym miejscu baza. Trochę rzadziej jest chyba grana przez Terran właśnie. No niech rozpoczną, niech zaczną. No tutaj może być fatalnie zaryt złapany, zwłaszcza przez Heliony z Blue Flame'em. Co prawda tutaj ta baza może będzie później zagrana, ale jeżeli straci tę armię zerk, no to będzie fatalnie. Okej, ogarną w porę, wycofuje się. Lingi poszły na kontrę, no ale nadziały się na armię rywala. No tak, trochę ryzykownie Silki, ale spokojnie trzyma się. Zdziwiły te czerwone kropki na minimapie Terrana. Zobaczcie, tak właśnie działa Sensor Tower. Wchodzące wykrzykniki. To jest to, co widzi Vindicta. No i cóż, mamy oczywiście ten timing z plus 2 do ataku oraz ulepszenie do pancerza. Też widzę, że jest zagrane. Na pewno może teraz mocno napsuć zdrowia swojemu rywalowi Terran. Zauważcie w ogóle, że lokusty też lokusty Zerga zniszczyły Starporta, więc wow. Za chwilę nie będzie mógł robić jednostek powietrznych zupełnie Vindicta. Może za to zapłacić, aczkolwiek okej, no Silki teraz totalnie zważywił tym Viperem. Stracił bardzo ważną jednostkę, tutaj też jakieś bejny w ogóle są zagrane, ale totalnie nie widzi, nie ogarnia tego Terna. Się widzi, ale nie reaguje. No i może przez to też za chwilę przegrać. Ładnie zniszczona została ta ekspansja mimo wszystko. Będzie tu kilka Swarhostów też, dobrze bejny eksplodowały. Co mogły, to zniszczyły. No i co teraz, panie Vindicta? Czy wycofanie, czy atakowanie? No, widzę, że cały czas do przodu, jak polska reprezentacja. Oj! No trochę źle się... No właśnie. Trochę za późno, trochę za wolno, panie Vindicta. No i straci teraz dużo armii. Ale lepiej dużo niż... całą. Zdołał ocalić tory, czołgi. No i teraz... konsolidacja i pewnie niedługo jakaś kontra, aczkolwiek teraz to Silki czuje wiatr we włosach i będzie napierać razem z lokustami. Środkiem mapy chyba przeatakuje. No może mieć problem, teraz zobaczmy jak zamikruje lokustami. Dokładnie, Silki rzuca się na Siege Tanka numer 1, za chwileczkę numer 2. No, mógł to chyba mimo wszystko jeszcze lepiej zrobić, ale wyszło jak wyszło, nie ma co drążyć. Obronił się Terran w sumie bez specjalnego kłopotu. Chyba ogarnął, że stracił Starporta wcześniej od tych lokustów. Trochę późno, ale w końcu. No tak czy tak może robić czołgi, tory, a przede wszystkim tych jednostek teraz potrzebuje. Nic latającego go za bardzo nie atakuje. Mimo że Zerg przychodzi w Broodlordy, to jeszcze ma trochę czasu Terran, żeby się na to przygotować. No nie, no tak, panie Silki, tego nie wygramy. No ładny limit, może się nieźle odbudować, ale no tę bitwę też musi rozegrać jak trzeba. No i ten wąż z jednostek terrańskich już tam się rozwija. Gdy tylko będzie się głębiej zapuszczać Silki swoją armią, tym więcej dział będzie go atakować. No, atakuje mnie, tak się zatrzymał. Jakby nie wiedział. Co ma robić? Lokusty z prawej, ale no, powiedzmy, że w miarę dobrze zatrzymane. Okej, złożył, rozłożył. Nie no, w zasadzie nic nie jest chyba już teraz w stanie zatrzymać tego mecha. No tylko jakieś Broodlordy. Kilka kolejnych lokustów. No, halo? Okej, nie wa...
One w ogóle nic nie widzą. Okej, tego Heliona już dojrzały. Okej, ale i tak zero strat. No nie no, z tym mechem to nie ma żartów. Baza zostanie zniszczona. Kontra, chyba to jest pomysł Silkiego. No bo co innego ma zrobić? Tak jest, będzie kontra. Vindicta cały czas rozłożony. Pewnie na mapie. No właśnie, skoro rozłożony, to nie ma za bardzo niczego w głównej bazie. Ma limit, tylko że ten limit jest właśnie w terenie. U, kochany, 20 SCV urwanych. No, nawet więcej już. No i teraz Vindicta nie będzie wracać, tylko będzie kontratakować. No jakby zniszczył teraz jeszcze z dwie ekspansje, czy może nawet trzy zergowi, to byłoby fantastycznie. No bo potem już tylko obrona i prawdopodobnie zwycięstwo. Oślepienie czołgów, lądowanie właśnie na tych jednostkach. Lokustami. No ale dalej Terran niewzruszony, idzie po swoje. Myślę, że w sumie Vindicta cały czas nieźle się trzyma ekonomicznie. Natomiast no jego armia po prostu robi co chce, nawet kilka lokustów, słuchostów padnie. Tutaj baza zniszczona. No i jeden i drugi. Nieźle to rozegrał. Niszczą sobie ekspansję powolutku. 22 hydraliski. Trochę mnie dziwi, że Zerg nie poszedł w Broodlordy, bo tutaj w zasadzie nic nie ma przeciwko tym. No dobra, tory mogą strzelać Broodlordy, no i też kilka wikingów. No tak, chociaż nie no, miał dużo pieniędzy, mógłby tych Broodlordów zrobić z 10, to pewnie by wystarczyło. No ale nie przeszło mu to przez głowę. Cały czas lokusty robią świetną robotę, niszczą za każdym razem 1, 2, nawet 3 sztanki. No i takie darmowe wymiany dla Silkiego, to prawdopodobnie jest jego klucz do zwycięstwa. Ostatecznie rozmontował ten atak. No i Vindicta chyba cały rozpracowany. Heliony lewą stroną mapy. No ładnie to wysyła Terran, tak jak trzeba. Tutaj też tego trochę jest. No ale taktycznie cały czas lepszy Silki. Ale bardzo mądrze zauważył, że faktycznie Terran był na mapie większością jednostek. No to poszła kontra, może sam dużo potracił, ale jakoś się obronił. Głównie dzięki Swarmhostom. Także bardzo ładnie. No i teraz kolejne nadejście Silkiego. No panie, no tu nie ma czołgów. Okej, są dwa z tyłu. Nie no, dwa nie wystarczy. No tutaj totalnie nic tego nie broni. No nie no, Heliony na Hydry. No w sumie ładnie przyłożyły. Ale do defensywy skutecznej jeszcze daleka droga. Siege-tank zniszczony. No nie rozgrywa tego Vindicta tak jakby chciał. Na chwileczkę Terran obliży się z ran. Tutaj jeszcze jakaś drona, widzę, nawet zabrała się do ataku. Ja też chcę. To jak bramkarz w meczu piłkarskim w ostatniej minucie. Ja też. No i znowu oblężenie, z którego coraz trudniej będzie Terranowi wyjść. No zauważyłem, że jak Vindicta zrobi jakiś większy błąd, albo już tak, no ma mniejszy limit troszeczkę, to on już na ogół do tych gier nie powraca. Jest nawet Viper. Niezniszczony póki co. No i wszystko wskazuje nam na zniszczenie planety. Chociaż nie, jeszcze nie. Ładnie wyreperował to Vindicta. No trzyma się. Skany rzucił Vindicta teraz po drugiej stronie mapy. Jakby chciał potwierdzić, czy to jest ten moment, w którym on już wychodzi z gry, czy jeszcze nie. Dalej skanowanko. No w sumie nie musi tutaj Silki wjeżdżać jeszcze. Mógłby w to miejsce w sumie równie dobrze zaatakować, albo w ogóle z tej strony wejść i złapać posiłki. No i mnie dziwi, że taki mało mobilny jest Silki. Albo nie wysyła jakichś na przykład lingów tutaj, bo one by przechwyciły w zasadzie wszystko, co idzie. Tu przechwyci, tam przechwyci i znowu miałby już pewnie trzykrotnie większy limit armii niż przeciwnik, bo póki co ma dwukrotnie większy. No i swoim rytmem do zwycięstwa. Powolutku. Nie wiem, czemu znowu skana rzucił w to miejsce Vindicta. Przecież widział to wcześniej innym skanem. Najwyżej tutaj powinien rzucić, jak już. No i właśnie to jest to, o czym mówiłem, czyli właśnie wejście w tą stronę. Linki nawet się pojawiły. Proszę bardzo. Jak słuchają. No i walka znowu o sztanka, może dwa. No ładnie, ładnie rozdzielił lokusty jak trzeba. No to zrobił super teraz, tak. No i dzięki temu Hydry teraz mogą wejść i no pewnie zmiażdżyć już wszystko. Także o wiele lepiej gra taką długą grę Silki. No może jeszcze
Musi dosłać kilka jednostek, żeby szybciej to pokonać, ale wygra na pewno. Zatem miazga Sterrana. Vindicta jeszcze trochę przedłuża. No mecz przegranych, więc on już niestety żegna się z turniejem. Jeszcze zamikrował Medivaciem. No ale od strony Zerga biegnie tego jeszcze więcej. I nawet to mikro Vindicty nie pomoże. GG! 2-1 dla Silkiego. No tak, no jest spoko było. Ale mogliby tak jeszcze, wiecie, tu coś dołożyć, tam coś dołożyć. Zwłaszcza przechwytywanie, bo jak atakuje się bazę po lewej stronie mapy, no to można właśnie jakimiś dodatkowymi oddziałami atakować te jednostki, które tam jadą. No jakby tak chwilę poprzechwytywał, to już miałby dużą różnicę w armii, coś czuję. No ale dobra, i tak wygrał. Czy Scarlet i Semper są? Myślę, że są. Dobrze, więc dwa pojedynki jeszcze przed nami. Jaka ciekawostka a propos Rotterdama, że już skomentował 97 turniejów na żywo. Tak, Soul przeszedł dalej, potwierdzam. Bo grilla poszedłem palić, nie widziałem inspektor. Poszło, dobrze poszło Polakowi. Właśnie to też ciekawe jest, nie? Że oglądamy Amerykę, Ameryka jest dość znana z jakichś olinów cheese'ów, a jak grają na poważnie, to żaden nie próbuje. On dłuższych... No ile to było? Już trzeci dzień Challengera, a tak olinów to... No, prawie, że nie ma. A w Europie non-stop. Cały czas. Dziś oglądałem u Indie StarCraft na YouTubie mecz TY kontra Zest Cosmos. No, jeszcze kolejne mapy będę wrzucać. Jak ktoś nie widział, to polecam. Podobnie będzie wrzucany pojedynek Maru kontra Classic, ale to dopiero jak już będzie TY na Zesta całe wrzucone. Dzisiaj już 6 rano wstałem, żeby komentować Maru kontra Classic. No w sumie dość spoko poszło, zimny prysznic, powiem wam, czułem się znakomicie. No dobra, chwila przerwy i za chwilę pojedynek wygranych, czyli Scarlet kontra Semper. Zobaczymy zaraz formę Scarlet.